Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, jest to naprawdę bardzo, myślę, ważny moment, powiedziałabym nawet, że wzruszający moment, że mogliśmy uczestniczyć w tak niezwykle ważnej, nie tylko konferencji, ale projekcie, który jest tak owocny w rezultaty. Myślę, że takie właśnie projekty, które kończą się stworzeniem konkretnych miejsc pracy, poprawą losu konkretnych osób, zasługują naprawdę na jakąś uwagę szczególną. Myślę, że jesteśmy w takim etapie, że podsumowujemy w ogóle w Polsce, w jaki sposób dotychczasowy okres programowania 2007-2013 został zrealizowany. I myślę, że wszyscy generalnie myślimy o tym, że nakłady, jeżeli chodzi o środki, były generalnie w ogóle w Polsce bardzo duże, natomiast nie zawsze udało się wydobyć te rezultaty. To, żeby rzeczywiście środki miały wyraźny wpływ na poprawę losu osób, które są długotrwale bezrobotne i znalazły się w jakichś poważnych trudnościach życiowych. W tym przypadku, w przypadku tego, myślę, bardzo pasjonującego projektu, myślę też, że trudnego projektu, możemy powiedzieć, że rezultaty zostały osiągnięte i dlatego jest to wielka radość i podziękowanie dla Was wszystkich za to, że mogliśmy się wzajemnie wspierać, towarzyszyć w tej wspólnej drodze, szczególnie towarzyszyć właśnie osobom, które zakładały spółdzielnie socjalne i te spółdzielnie socjalne powstawały w bardzo odpowiedzialnym środowisku lokalnym. Ja myślę, że jest to piękne doświadczenie, które wynosimy z Zachodniopomorskiego, że powstały wspaniałe partnerstwa lokalne, gdzie i władze samorządowe, i ośrodki pomocy społecznej, i sołtysi, i organizacje obywatelskie, starostowie, burmistrzowie, wójtowie, również firmy komercyjne włączyły się w taką wzajemną sieć usług i produktów. No myślę, że to właśnie dokładnie o to chodzi, żeby skończyć myślenie w taki sposób, że pomagamy człowiekowi, kiedy coś jemu ofiarujemy, tylko właśnie, żeby myśleć w taki sposób, że podnosimy potencjał środowisk, które zostały pozostawione same sobie, podnosimy ich potencjał i włączamy w system relacji we wspólnocie lokalnej, w system funkcjonowania właśnie usług, lokalnego rynku, wytwarzania produktów. Można powiedzieć, że w Zachodniopomorskim powstały społecznie odpowiedzialne środowiska, w których przepięknie rozwijają się te właśnie powstałe w tym projekcie spółdzielnie socjalne. 9 spółdzielni, 35 miejsc pracy, nawet więcej niż oczekiwaliśmy. Ważne jest też, że one funkcjonują. Wiemy, że to doświadczenie w Polsce z przedsiębiorczością społeczną jest trudne. Wiele spółdzielni przestaje istnieć, kiedy kończy się wsparcie. Tutaj myślę, że będziemy świadkami tego, że te spółdzielnie będą się rozwijać. To jest zasługa nie tylko osób i wszystkich tych, którzy ten projekt realizowali, ale myślę też samych osób, które spółdzielnie tworzyły i właśnie tych społecznie odpowiedzialnych środowisk. Chciałam też powiedzieć, że myślę, że trzeba w ogóle w Polsce mówić o przedsiębiorczości społecznej, nie tylko o tworzeniu spółdzielni socjalnych, ale ważny jest każdy objaw przedsiębiorczości. Kiedy organizacje obywatelskie myślą o tym, żeby uruchomić jakieś małe firemki, które dają miejsca pracy, kiedy powstają też centra integracji i zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej. Tutaj dzisiaj to nagranie właśnie jest przygotowywane w takim właśnie Centrum Integracji Społecznej, które uruchomiło sklep z różnymi produktami, również artystycznymi, ale również odzieżą, ze straganem. Jest to centrum, które robi usługi porządkowo-ogrodnicze, remontowo-budowlane. Centrum, które funkcjonuje całkowicie w oparciu o wypracowane środki. Więc myślę, że przychodzi taka
nowa era, taka świadomość, że w środowiskach lokalnych trzeba zrównoważyć takie tendencje maksymalizacji zysku i tą drugą tendencję, żeby jednak bardziej prozatrudnieniową politykę prowadzić. Myślę, że to trzeba zrównoważyć, że jednak w ostatnim dwudziestoleciu w Polsce ten aspekt prozatrudnieniowy został troszkę zaniedbany, bo trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że tworzenie firm nie zawsze łączy się z pomnażaniem miejsc pracy. Jednak bardzo często te tendencje ogólnoświatowe są takie, że kiedy powstają jakieś duże korporacje, to jednak jest tendencja, żeby minimalizować zatrudnienie i żeby maksymalnie wykorzystywać pracowników, żeby mieć jak największe zyski. Więc ta przedsiębiorczość społeczna jest jakimś bardzo ważnym, myślę, narzędziem do zrównoważenia rozwoju, narzędziem, które może w tych trudnych czasach kryzysu również wspierać takie drobne, lokalne usługi, nie tylko drobne, bo przecież mówimy również o usługach społecznych, świadczonych w miejscu, gdzie ludzie mieszkają. Mówimy o usługach leśnych, o usługach opiekuńczych. Również współpraca z firmami i samorządem w zakresie segregacji odpadów, melioracyjnych różnych działań. Myślę, że przedsiębiorstwa społeczne są ogromnie ważnym aktorem na scenie społeczno-gospodarczej, dlatego że również mogą rozwiązać problemy szarej strefy. Bardzo często właśnie, kiedy zaniża się w firmach cenę usługi, wtedy też bardzo często nie ma dość środków, żeby ludzi w pełni zatrudnić, żeby opłacać ZUS, ubezpieczenie. W związku z tym powstawanie przedsiębiorstw społecznych, myślę, że w dużej mierze może te kwestie uregulować. Przedsiębiorstwa społeczne mogą włączać tych pracowników wcześniej zatrudnianych nielegalnie, a firmy mogą traktować przedsiębiorstwa społeczne jako bardzo etyczny, moralny partner do wykonywania różnych usług, czyli podzlecania im zadań do wykonania. Myślę, że generalnie, proszę Państwa, u progu nowego etapu rozwoju tutaj, czy nowego etapu programowania i wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, myślę, że ta refleksja jest bardzo ważna, że zdecydowanie więcej nacisku trzeba położyć na twarde rezultaty, na to, żeby właściwie z każdego projektu powstawały przedsiębiorstwa. Nie może się projekt skończyć, proszę Państwa, tylko szkoleniami. Myślę, że ten obszar przedsiębiorczości trzeba wyraźnie poszerzyć o aktywność organizacji obywatelskich, o aktywność stowarzyszeń wiejskich, lokalnych, które mogą nie tylko robić rzeczy charytatywnie, ale mogą prowadzić lokalny transport, lokalny sklepik, lokalną piekarnię. Myślę, że to jest ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. Ja jeżdżę w tej chwili bardzo dużo, podróżuję po Polsce. Widzę, że mimo tych dużych nakładów, proszę Państwa, ta wiedza i świadomość o przedsiębiorczości społecznej jest ciągle bardzo niewielka, że ogromnie ważne jest, żeby nasze kolejne projekty dotyczyły współpracy z lokalnymi środowiskami, nie tyle z grupami zawodowymi, jak pracownicy socjalni, pracownicy instytucji rynku pracy, organizacje obywatelskie, ale właśnie, żeby tworzyć zintegrowane środowiska, partnerstwa wielosektorowe i żeby adresować naszą edukację, wiedzę, podnoszenie świadomości tych środowisk właśnie do partnerstw lokalnych, gdzie są przedstawiciele różnych instytucji i różnych organizacji, i to daje wielką szansę na to, że powstające przedsiębiorstwa społeczne znajdą swoje miejsce w tym lokalnie odpowiedzialnym środowisku. W Polsce, proszę Państwa, bardzo pięknie zaczynają rozwijać się tego typu działania na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, na Podlasiu. Zauważyłam też, że tam, gdzie jest duże bezrobocie, gdzie jest większa bieda, gdzie jest mniej środków, mniej umiejętności, ta wola do współpracy wszystkich jest dużo większa. Także również muszę powiedzieć, że takie doświadczenie tej dobrej woli do współpracy wynosimy z Zachodniopomorskiego. Mamy nadzieję, że
ten nasz też taki etos takiej wzajemności, budowania zaufania będzie dalej kontynuowany, że będziemy mogli dalej współpracować i wspierać się również między regionami. Bardzo wszystkim dziękuję za współpracę 4C i Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie i wszystkim partnerom, burmistrzom, organizacjom, a wszystkim spółdzielniom życzę, żeby starały się w tej działalności zachowywać zawsze ten aspekt solidarności.